Piękno mamy zimę, w tym 2021 roku mroźną. Nie mogłem więc się powstrzymać od mówienia tematu barku zamrożonego. A czy będę mówił na o żywych pacjentach? Oczywiście. A czy powiem o alpinistach przebywających na skrajnych warunkach pogodowych, ledwo rozmarzniętych? No nie. A o czym w takim razie? Część moich słuchaczy na pewno wie, że temat nie ma nic wspólnego z zimą, ale pewnie znajdzie się ktoś, kto o takim problemie jeszcze nie słyszał, a może słyszał, ale chętnie dowiedziałby się czegoś nowego, a w najgorszym razie odświeżyłby sobie wiadomości. Tak czy inaczej, wszystkich, którzy już zaczęli słuchać, zapraszam do materiału zaraz po intro. Witam cię bardzo serdecznie w 42 odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Dźwięka, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuje, czym kieruję się, proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie lub uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. To nie żart. Naprawdę istnieje takie rozpoznanie jak bark zamrożony. Co więcej, to nie tylko polska nazwa, bo w literaturze anglojęzycznej przeczytamy o Frozen Shoulder, czyli wychodzi na to, że polska nazwa została wreszcie dosłownie przetłumaczona na angielski. Albo może to Polacy przetłumaczyli na z angielskiego? O, chyba raczej właśnie tak, bo terminu Frozen Shoulder użył po raz pierwszy w 1934 roku Ernest Amory Codman, który wywodził się z Harvard University. Warto może jeszcze wiedzieć, że w 1945 roku ten samą patologię na WIEZAR, chociaż nie wiem, czy tak to się czyta, określił mianem adhesive capsulitis, czyli adhezyjne zapalenie torebki stawowej. Chociaż do dzisiaj obie te nazwy funkcjonują, to wydaje się niestety, że ta nowsza jest mimo wszystko mniej trafiona, bo o ile w opisywanej patologii mówimy o zapaleniu torebki stawowej. Na, to już o adhezji czy o wzrostach raczej tutaj mowy nie ma. A o czym jest mowa? Spójrzmy na definicję amerykańskich chirurgów barku i łokcia. Stan o niepewnej etiologii, charakteryzujący się znacznym ograniczeniem zarówno czynnego, jak i biernego ruchu barku, który występuje przy braku znanego wewnętrznego uszkodzenia struktury barku. Jest jeszcze inna definicja, tym razem American Academy of Orthopedic Surgeon. Stan o różnym nasileniu, charakteryzujący się stopniowym rozwojem globalnego, ograniczonego, czynnego i biernego ruchu barku przy braku innych objawów radiologicznych niż osteopenia. Podkreślmy więc, kluczowym elementem w ustaleniu diagnozy prawdziwego zamrożonego barku jest utrata biernego i czynnego zakresu ruchu bez ewidentnego uszkodzenia jakichkolwiek struktur okolicy barku. Dlaczego to podkreślam? Bo niektórzy błędnie określają jako bark zamrożony sytuację ograniczenia zakresu ruchu, np. po przebytej operacji, zwichnięciu czy jakimś złamaniu struktur barku, kiedy robią się w środku zrosty. Ale to nie o to chodzi. Ktoś powie, że u części pacjentów z prawdziwym barkiem zamrożonym możemy jednak jakiejś pośredniej przyczyny się doszukać. No, i to jest prawda. Dlatego moglibyśmy wyróżnić dwie grupy pierwotną i wtórną. Wtedy pacjenci z pierwotnie zamrożonym barkiem nie mieliby żadnych znanych nam czynników w wywiadzie, badaniu klinicznym, ani ocenie radiologicznej, które wyjaśniłyby utratę ruchu i bólu. A z kolei u pacjentów z postacią wtórną, jakieś zdarzenie poprzedzające wystąpienie objawów w barku jest. Bylibyśmy jednak w stanie wykazać, jakie to mogą być zdarzenia. Na przykład ciężka operacja innej części ciała, na przykład operacja kardiochirurgiczna albo operacja neurochirurgiczna. Mogłyby to być problemy metaboliczne czy endokrynologiczne, na przykład choroba tarczycy, cukrzyca, choroby autoimmunologiczne. Mogły to by być choroby neurologiczne, tutaj wymienia się choroby Parkinsona. Wreszcie. Choroby serca, takie jak choroba niedokrwienna serca, czy nadciśnienie, albo leki, i tutaj wymienia się inhibitory proteazy, leki przeciwretrowirusowe czy fluorochinolony, ale patologia ta wyjściowa nie dotyczy barku. Moja obserwacja pacjentów z barkiem zamrożonym każe mi wymienić jeszcze jeden aspekt powstawania tej patologii, I niby jest to jakaś przyczyna, więc pewnie w takiej sytuacji powiedzielibyśmy o postaci wtórnej. Ale przyczyna jest tak ulotna, że w zasadzie może być ciągle mówić mm, o pierwotnej postaci. Sami zdecydujcie. O czym ja mówię? Otóż mówię o głowie, tak? O emocjach, o stresie, o przeżyciach, a nawet o samej konstrukcji emocjonalnej pacjenta. Okazuje się bowiem, że bark potrafi zesztywnieć po tragedii rodzinnej, po rozwodzie czy w wyniku stresu w pracy. Tu często podaję przykład pacjentki, która jako szef firmy zmuszona była zwolnić wiele osób, będących wręcz jej przyjaciółmi. Z jakiegoś powodu, jak się dobrze przyjrzymy, te osoby z barkiem zamrożonym są raczej delikatnej konstrukcji psychicznej. To raczej artyści i humaniści niż robotnicy czy bezwzględni biznesmeni. Ciekawe, co? A to może jeszcze coś w temacie epidemiologii. Zespół zamrożonego barku zwykle dotyka pacjentów w wieku 40-60 lat. Co prawda częstość występowania nie jest dokładnie znana, ale mówi się o 2 a nawet 5% populacji ogólnej. Z takich truizmów mężczyźni chorują rzadziej i tutaj tam też nie ma predyspozycji do, co do rasy. Ale niezależnym i mocnym czynnikiem ryzyka barku zamrożonego jest wspomniana już przeze mnie cukrzyca. Pacjenci z cukrzycą są, uwaga, 5 razy bardziej narażeni na wystąpienie tej patologii w porównaniu z grupą kontrolną. I wśród cukrzyków częstość występowania u barku zamrożonego to nawet 13,4%, a u prawie 30% osób z barkiem zamrożonym stwierdza się cukrzycę. No to sporo. Klasycznie objawy pierwotnego zamrożenia barku podzielono na trzy fazy: zamrażanie, zamrożenie i rozmrażanie. Początkowa bolesna faza zamrażania charakteryzuje się stopniowym początkiem rozlanego bólu barku trwającego od tygodni wręcz do miesięcy. Ból pojawia się przy ruchu ramion, ale również w nocy. Mamy brak snu, niemożność spania po stronie dotkniętej chorobą, czy tam na stronie dotkniętej chorobą. Ból może być opisywany jako taki temp, pacjenty zobolały prowadzi do znacznej niesprawności takiego życia codziennego, wpływa na pracę, wypoczynek. No I Większość pacjentów traci zarówno rotację wewnętrzną, zewnętrzną, jak i przywiedzenie i odwiedzenie. Faza usztywnienia, możemy powiedzieć właściwego zamrożenia, charakteryzuje się utrzymującymi się ograniczami zakresu ruchu i stopniowo ustępującymi dolegliwościami bólowymi. Ta faza może trwać nawet do roku. I wreszcie faza końcowa, faza rozmrażania, która mierzona jest w tygodniach lub miesiącach i stanowi okres stopniowej poprawy zakresu ruchu. A czas trwania poszczególnych etapów choroby, jak już widzimy, jest bardzo długa choroba. Mamy zamrożenie, które jest bolesne nawet do 9 miesięcy, a, yy, czy tam zamarzanie, potem zamrożenie, usztywnienie od 4 do 20 miesięcy i rozmrażanie nawet do 26 miesięcy, do 2 lat może trwać ostatnia trzecia faza. No dobrze, ale czy w przypadku barku zamrożonego ręka w ogóle się nie rusza? Otóż nie, rusza się. A wiesz dlaczego? Kto wie, to ręka do góry. No chyba, że wiesz, ale właśnie cierpisz z powodu barku zamrożonego, no to wtedy nie dasz rady podnieść. Yy. Żeby to wyjaśnić, musimy widzieć, musimy wiedzieć w jaki sposób działa nasz bark i jakie składowe tworzą pełny zakres naszego ruchu ramieniem. Właściwy staw ramienny, który utworzony jest przez panewkę, czyli powierzchnię stawową łopatki, oraz głowę kości ramiennej, zamknięty jest tak zwaną torebką stawową, utworzoną przez aparat więzadłowy, czyli więzadło obrąbkowo-ramienne, ścięgna mięśni, stożka rotatorów, trochę tam ukierunkowanych, włókien kolagenu pierwszego, no i oczywiście błonę maziową. Tak zbudowany prawidłowy staw ramienny zapewnia nam jednak tylko część pełnego zakresu ruchomości barku. Dzięki niemu zegniemy, odwiedzimy bark, bark po około 100 stopni. Cała reszta ruchu odbywa się. W nieprawdopodobnie mobilnym tak zwanym stawie łopatkowo-żebrowym. Nie bez znaczenia pozostaje więc ruch łopatki względem klatki piersiowej. A przy barku zamrożonym ograniczenia czasem nawet do zera są w, właśnie we właściwym stawie ramienno-łopatkowym, ale ruch łopatki pozostaje. Tak więc pacjent z barkiem zamrożonym powinien móc wykonać ruch ramieniem nawet około 80 stopni zgięcia czy odwiedzenia. Wiernie, na pewno. Czynnie, o ile prawidłowo się rehabilituje i dolegliwości bólowe na to pozwalają, a nie jest to w każdym razie niemożliwe. Ustaliśmy, że bardzo mrożony to brak ruchów w obrębie stawu ramienno łopatkowego Okej, okay, ale właściwie co sprawia, że przestaje on się ruszać? Otóż obecna hipoteza zakłada wystąpienie zapalenia w obrębie torebki stawowej, po którym następuje jej pogrubienie i zmniejszenie elastyczności, a co za tym idzie, powoduje zmniejszenie objętości stawu. Ja oczywiście oszczędzę sobie tutaj omawianie dokładnego mechanizmu metabolicznego takiego pogrubienia torebki, bo musiałbym się tu wdrażać w jakieś tam biomarkery, CD, czynniki, wcale tego nie umiem, jakieś interleukiny, nie na tym to polega. Na tym etapie wystarczy nam wiedza, że dochodzi do pogrubienia i zesztywnienia torebki, która nie pozwala na prawidłowy ruch w stawie, jednocześnie Pogrubienie i zapalenie błony maziowej prowadzą do przekrwienia i wbudowywania dodatkowych, wrażliwych zakończeń nerwowych, co jest już potężnym źródłem bólu dla pacjenta. Przy podejrzeniu. Tej choroby zalecam pacjentowi badania rentgenowskie, szczególnie konieczne w dwóch projekcjach porównawczych, najlepiej z drugim barkiem, a drugim badaniem będzie rezonans magnetyczny, aby wykluczyć inne przyczyny, mogące mieć wpływ na ograniczenie zakresu ruchu w stawie. Jest też badanie rezonansem magnetycznym z kontrastem dostawowym, czyli tzw. artrografia rezonansu magnetycznego, która oprócz wykluczenia innych patologii daje nam oczywiście obraz pogrubienia torebki ograniczonego jej rozdęcia przez kontrast w stosunku do barków bez zamrożenia oraz też pokazuje zmniejszenie przestrzeni zachyłków. Powiedziałem przed chwilą, że istnieje postać wtórna barku zamrożonego, postać wynikająca z innych chorób. Skoro tak, to w diagnostyce powinniśmy sprawdzić też, czy taka przyczyna przypadkiem u naszego pacjenta nie występuje. Te wszystkie choroby, które ja tam wymieniłem, w każdym razie część z nich, e, można je e, diagnozować na podstawie badań laboratoryjnych, takich jak morfologia krwi, OB, CRP, e, glukoza, e, hormon stymulujący tarczycy, TSH, e, czy też e, samą, e, hormony, ta, same hormony tarczycy. Celem leczenia zespołu zamrożonego barku jest złagodzenie bólu oraz przywrócenie ruchu i funkcji barku. Warto powiedzieć, że generalnie patologia ogranicza się samoistnie, a wyniki odległe są zasadniczo takie same, niezależnie od zastosowanego leczenia. I to jest dosyć smutne z punktu widzenia lekarza i fizjoterapeuty, którzy zazwyczaj jednak dużo wsadzają pracę i zmuszają pacjenta do pracy, no i tak no, chcą mu pomóc. Tak? Niemniej jednak, fizjoterapia i ćwiczenia domowe są terapiami pierwszego rzutu na wszystkich etapach omawianego problemu. Często łączy się je z lekami przeciwzapalnymi jakimiś tam wstrzyknięciami sterydów do stawu. No i koniec końców a większość pacjentów leczona jest nieoperacyjnie a choroba też się samoogranicza i ponad 90% pacjentów bardzo dobrze leczy, reaguje na leczenie. Zachowawcze, w zasadzie wracając do pełnej sprawności, odzyskując pełne zakres ruchomości. Ale powiem słowo o tych lekach przeciwzapalnych. Pierwsze wymieniałem leki niesteroidowe, leki przeciwzapalne, tak zwane NLPZ-y. Oczywiście skrót NLPZ jest od niesteroidowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne. Różni autorzy donoszą o. Występowaniu elementu zapalnego w zespole zamrożonego barku, szczególnie we wczesnym okresie choroby. Dlatego stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych może być pomocne u pacjentów, u których wystąpiły stosunkowo niedawno objawy. A przy zmniejszonym stanie zapalnym i bólu pacjent lepiej toleruje fizjoterapię, dlatego warto takie leki wówczas zastosowa zastosować. Jednak przed zapisaniem jakiegokolwiek leku powinno się pacjenta dopytać, czy przypadkiem nie ma jakichś przeciwwskazań do ich stosowania. Warto pewnie wiedzieć, że NLPZy nie wykazują dużej skuteczności u osób, u których występują objawy już długotrwale, więc jakby raczej na początku tylko. Druga grupa leków to doustne glikokortykoidy. A zamiast NLPZ-ów można przepisać właśnie kortykosteroidy doustne, ponieważ mają one silniejsze działanie przeciwzapalne. No to może od razu. No nie, od razu nie, rutynowo ich nie podajemy ze względu na ich potencjalne działanie niepożądane. Stosowanie doustnych kortykosteroidów w małych dawkach jest zalecane tylko w przypadku ciężkiego, opornego na leczenie zamrożonego barku, który był obecny już przez dłuższy czas, no, przez 2-3 miesiące a, lub powoduje no, niesamowicie duży ból. Chociaż doustne glukokortykosteroidy zapewniają znaczne krótkotrwałe korzyści, to efekt może nie utrzymywać się dłużej niż około tam 6 tygodni. No i oczywiście ze względu na potencjalne działanie niepożądanych kortykosteroidów. Pacjent powinien być szczegółowo wypytywany o współistotne choroby, w tym cukrzycę, która, jak powiedziałem, często występuje. A Cukrzyca oczywiście nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania doustnych kortykosteroidów, ale biorąc pod uwagę potencjalne działanie hiperglikemiczne tych leków, należy je stosować rozważnie i oczywiście ściśle monitorować wtedy poziomy cukru. Dawkowanie prednizonu, czyli w praktyce n u pacjentów z opornym zespołem barku zamrożonego może wyglądać następująco. Na początku przez 7 dni podajemy największą dawkę, to jest 40 mg na dzień, a potem od 8 do 14 dnia, czyli w drugim tygodniu 30 mg na dzień, potem już nieco krócej od 15 do 18 dnia tylko 20 mg na dzień i przez 3 dni 10 mg na dzień. Od 22 dnia można powiedzieć odstawiamy te leki. Czyli możemy je uży używać, ale jeszcze raz podkreślam, przed przepisaniem takich leków należy szczegółowo zapytać pacjenta o istotne problemy zdrowotne, które mogą stanowić przeciwwskazania do tego leku. Kolejną opcją, pewnie częściej kojarzoną. Są wspomagania typu zastrzyki kortykosteroidów. Miejscowe wstrzyknięcie kortykosteroidów, czyli np. diprofosu czy depomedrolu, łączy się zazwyczaj z podaniem leku znieczulającego, czyli dolewa się tam do niego i wtedy otrzymujemy tak zwaną, pewnie wszystkim znaną blokadę. I teraz tak. Podanie powinno być według mnie wykonywane pod kontrolą USG, ponieważ powinniśmy dokładnie wiedzieć gdzie lek podajemy. A podajemy albo do stawu, albo ostrzykujemy torebkę. Oba wstrzyknięcia mają taką samą skuteczność, a w praktyce podajemy trochę tu i trochę tu. No i powiedziałem, że pod USG. To dlatego, żeby raczej czy nie podać do którejś, w, którejś, w którejś ścięgno stożka rotatorów, podając na ślepo, a to wcale nie musi takie nie oczywiste, że podajemy w torebkę, a nie w ścięgno, skoro stożek otacza praktycznie całą torebkę. No i idziemy dalej. Należy pamiętać, że leki, szczególnie dodawane leki miejscowo znieczulające, mają potencjalne działanie szkodliwe dla chrząstki. Są chondrotoksyczne. A obecnie uważa się, że w takim razie raczej powinna być to ropiwakaina niż lignokaina, która nie dość, że jest mniej toksyczna, to jeszcze działa troszeczkę dłużej. Dodanie leku miejscowo znieczulającego ma dwa zadania. Po podaniu pacjent zazwyczaj odczuwa nagłą ulgę, zdecydowaną ulgę i tu punkt dla lekarza, no bo nagle pomógł, a ponadto mając pewną objętość rozcieńcza, rozcieńcza nam nieco lek sterydowy, dzięki czemu roztworu mamy więcej. Samego sterydu zazwyczaj jest 1-2 ml i podanie tak małej ilości a byłoby faktycznie bardzo miejscowym podanie nie, 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 roz, nie podalibyśmy by szeroko tego. A nam zależy, żeby w wielu miejscach osiągnąć torebkę i żeby jeszcze coś zostało do stawu, więc lepiej jak tego mamy więcej. Zastrzyki z kortykosteroidu zapewniają szybką ulgę, która zazwyczaj utrzymuje się przez około tam 6 tygodni, no ale niestety długoterminowe wyniki są podobne jak w przypadku podania placebo, czyli całego procesu leczenia ostatecznie nie przyspieszają, ale po drodze trochę ból zmniejszają. Jakie mamy jeszcze alternatywy? Pozaustrojowa terapia falami uderzeniowymi. Przyznam szczerze, że w tej terapii nie mam dużego doświadczenia. Pewnie wynika to z tego, że w miejscu, gdzie jeszcze niedawno pracowałem, nie było specjalnego nacisku na żadną z form fizykoterapii. Zespół fizjoterapeutów, z którymi obecnie współpracuję, takim sprzętem dysponuje, więc pewnie niebawem będę miał lepsze własne obserwacje. Patrząc na opracowania, terapia może mieć sens. W części badań ESWT wypada korzystnie w porównaniu nawet z doustnymi steroidami, co sugeruje, że terapia falami uderzeniowymi może stanowić np. bezpieczniejszą alternatywę dla zastrzyków steroidowych, czy nawet operacji w leczeniu zapalenia torebki stawowej u pacjentów z cukrzycą lub innymi przeciwwskazaniami do właśnie takiego leczenia. Za pomocą steroidów. Jaka jest propozycja zastosowania? Terapię możemy prowadzić raz w tygodniu. 2400 strzałów od przodu w kierunku na staw przy użyciu strumienia niskiej lub średniej energii. To jest od 0,06 do 1,14 mJ na mm kwadratowy. Oczywiście w zależności od tolerancji bólu. Te wszystkie można powiedzieć nieinwazyjne terapie prowadzi minimum 3 miesiące. Jeśli po takim okresie pacjent nie odczuwa w najmniejszym stopniu poprawy bólu i ruchu, pacjenta możemy zakwalifikować do, do grupy opornych i wtedy wytaczamy jeszcze większe działa. Czym w takim razie dysponujemy? Jest jeszcze parę metod, ale od razu mówię, że nie są one wykorzystywane często. Pierwsza to manipulacje w znieczuleniu czyli co? Pacjenta usypiamy i w znieczuleniu próbujemy rozciągnąć nieco, a nawet rozerwać jego torebkę stawową. W niektórych badaniach wykazano, że taka technika przyspiesza gojenie, no ale jest ryzyko. Otóż, ponieważ Dosyć mocno musimy pociągnąć za ramię. Istnieje niebezpieczeństwo oczywiście złamania trzonu kości ramiennej. Możemy też zerwać przyklejony stożek rotatorów, czy nawet przemijając, porazić splot ramienny. Nieco bezpieczniejszą wydaje się być hydrodylatacja. Hydrodylatacja określana również jako hydrodystencja. Czy coś tam rozsuwamy, polega na wstrzyknięciu dużej ilości roztworu soli fizjologicznej, zwykle wraz z miejscowo znieczulającym lekiem oraz środkiem kontrastowym, żeby dobrze było widać pod rentgenem. I oczywiście to wszystko pod kontrolą USG podajemy. W wybranych przypadkach. Ciśnienie wstrzykiwanego roztworu może być tak duże, że doprowadza wręcz do pęknięcia torebki. Częściej jednak dochodzi do samego rozdęcia torebki, tak? czyli nie mamy aż takiego ciśnienia, żeby to rozerwać. Badania nad hydrotelatacją przynoszą jednak sprzeczne wyniki, dlatego też o zastosowaniu tej techniki pewnie bardziej, bardziej decyduje dobre doświadczenie danego lekarza niż fakty literaturowe. No i wreszcie na koniec działo największe. Artroskopowe uwolnienie torebki. Literatura wskazuje na skuteczność artroskopowego uwolnienia torebki w przypadku opornego, zamrożonego barku. Samo uwolnienie niczym nie różni się od. Regularnej artroskopii stawu ramiennego. Pacjent jest uśpiony, wszystko układane i obkładane, tak jak do normalnej operacji. A robimy oczywiście na sali operacyjnej. A po wprowadzeniu artroskopu do stawu z zadaniem mamy takie zadanie, żeby uwolnić, przeciąć, w praktyce przepalić samą torebkę dość blisko jej przyczepu do kości ramiennej i oczywiście tak, żeby nie uszkodzić przy okazji mięśni stożka rotatorów. W trakcie oczywiście mamy możliwość ciągłej oceny uzyskanej poprawy zakresu ruchu, jeżeli gdzieś tam coś brakuje. Zawsze możemy dopalić jeszcze. Skłamię, jeśli powiem, że każde uwolnienie artroskopowe kończy chorobę i pacjent jest uwolniony od patologii barku zamrożonego. No, absolutnie tak nie jest. Utrzymanie uzyskanej poprawy zależy zarówno od postępowania fizjoterapeutycznego, jak i indywidualnych takich predyspozycji pacjenta do gojenia, no i tam do wytwarzania wzrostów. No to jednak tam się robi taka. Trochę krwawa powierzchnia. Może się więc zdarzyć, że po artrolizie wszystkie ograniczenia ruchomości wracają. Jedno jest jednak pewne: nawet jeśli balk z powrotem zesztywnieje, dolegliwości bólowe ustępują stopniowo, co niejako automatycznie kończy bólową fazę pierwszą i rozpoczyna sztywną, co prawda, ale o mniejszych dolegliwościach fazę drugą. I tak dobrnąłem chyba już do końca tego, co wiem o barku zamrożonym. Co w tym wszystkim jest najważniejsze? Myślę, że są dwie rzeczy. Pierwsza to postawienie odpowiedniej diagnozy, czyli wykluczenie na wstępie możliwych patologii strukturalnych, żeby na podstawie samego dotyku, samego badania klinicznego przypadkiem nie skazać pacjenta na lata fizjoterapii i cierpień, zamiast wyleczyć go zdecydowanie szybciej odnosząc się do przyczyny. Właśnie, cierpień, to jest ta druga najważniejsza rzecz. W zasadzie chodzi o to, aby tego cierpienia nie było, bo to wtórnie nakręca głowę pacjenta do choroby i znowu niepotrzebnie przedłuża terapię. I tu oczywiście rola lekarza, aby odpowiednio zabezpieczyć pacjenta farmakologicznie, ale również rola fizjoterapeuty, aby programem rehabilitacji nie wywoływać, nie wyzwalać bólu pacjenta. Tutaj ćwiczenia muszą być delikatne, dopasowane do tolerancji pacjenta, takimi siłowymi, bolesnymi manewrami. Obawiam się, nic tutaj nie zwojujemy, pacjent się tylko będzie spinał będzie jeszcze gorzej. Całość świadczy o niebagatelnej roli głowy pacjenta w tej niewiadomego pochodzenia patologii. I wspomnianej przeze mnie na początku delikatnej budowie emocjonalnej większości dotkniętych w tym schorzeniu pacjentów. W zasadzie bardzo się mało o tym mówi, ale wszystko wskazuje na to, że pacjentów tych powinno objąć się również opieką psychologiczną, a nawet zaproponować leczenie farmakologiczne w tym kierunku. Moje doświadczenia a i mam nadzieję, że moich pacjentów również, są w każdym razie na tym polu bardzo dobre. Tyle na dzisiaj. Śnieg pięknie pruszy za oknem, więc dziękuję ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka do końca. Ja lecę lepić z dziećmi bołwana, bo ze złamaną ręką to już tam do bardzo do medycyny się nie nadaje. Tobie za to życzę udanych aktywności sportowych, których to szczęśliwie możemy zażywać coraz więcej. Pamiętaj o bezpieczeństwie, szczególnie na nartach, żebyś nie skończył w gipsie, nie skończyła w gipsie, tak jak ja. No i cóż, pozdrawiam i do usłyszenia.